Kolejny punkt, przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany zakresu zadania powierzonego z zakresu lokalnych wydarzeń kulturalnych, druk numer 276. Rozumiem, że tutaj przy wprowadzaniu tego projektu uchwały pan Tomasz Grzyb powiedział, jaki jest cel naszej uchwały. Otwieram dyskusję na ten temat. Ja bym się tylko zapytał, czy wszystko jest potwierdzone z tym zespołem GASDO? Wszystko jest potwierdzone. Czyli możemy powiedzieć dwa zdania na temat, jak będzie wyglądały, jak będą wyglądały spotkania wieczyskie w 2013 roku? 14. 13. We wrześniu. O, proszę bardzo. 8 września. Nie wiem, czy 8 września na terenie przy Młodzieżowym Domu Kultury będą 15 spotkania wieńczyckie. Rozpoczniemy o godzinie 14 od występów, od przeglądu twórczości dzieci z przedszkoli, ze szkół, gimnazjów. Później wystąpią emeryci i renciści ze swoim programem, a ku zaskoczeniu kabaretowym. Kolejnie będzie prezentował się MDK, w międzyczasie oczywiście konkursy organizowane przez Klub Sportowy Ratunku Progres, tak chyba? Klub Sportowy Progres w tym roku gościmy, on będzie organizował dla całych rodzin konkursy. Oprócz tego oczywiście wiadomo atrakcje jak na każdym festynie. Wieczorem wystąpi zespół rapersko-regowy o nazwie Szum. A później będziemy słuchać piosenek Abby w wykonaniu zespołu Abba Imitation. To tyle. To już tak powiedz, ale dobrze. Chciałem powiedzieć, Abba Imitation jest bardzo ważne, że Imitation jest w tym zespole kluczowy. Ten szwedzki zespół był... Czy oni tak wyglądają, podobni są? Tak, wyglądają identycznie. To znaczy, są podobni wiekowo, tak jak zespół Abba. Na dalekości mógłbyś się powiedzieć. Szanowni Państwo, czy ktoś jeszcze w tym temacie chciałby zabrać głos? Nie, Abba. Jeżeli nie, to zamykam dyskusję, przechodzimy do głosowania. Kto z Pani i Panów Radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Przy jednym wstrzymującym. Stwierdzam, że Rada Dzielnicy 16 podjęła uchwałę w sprawie zmiany zakresu zadania powierzonego z zakresu lokalnych wydarzeń kulturalnych w roku 2013.